Καλώς στο βήμα τον, για δύο λεπτά τον κύριο Κρίστοφ Λίσεκ. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze, panie komisarzu. Wiele prawdziwych słów tu dzisiaj padło i oczywiście zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy, że nie jesteśmy w stanie tą debatą zmienić jakoś diametralnie sytuacji, ale myślę, że te słowa powinny paść i powinny paść z tych trybun tutaj również. Chyba już nie do prezydenta Asada. Zgadzam się z panem posłem Kamińskim, który powiedział, że dialog z panem prezydentem Asadem chyba już nie ma sensu. Ale dzisiaj powinien stąd paść apel do jego ministrów, do jego generałów, do jego oficerów, do żołnierzy i policjantów, do tych, którzy na podstawie zbrodniczych rozkazów prezydenta Asada mordują własnych obywateli. Do tych ludzi trzeba zaapelować i powiedzieć głośno, jeżeli nie zaprzestaniecie tych działań, jeżeli nie zaprzestaniecie morderstw własnych obywateli, to kiedyś znajdziecie się przed Trybunałem Haskim, bo my o tym nie zapomnimy i te rzeczy będą udokumentowane. Myślę, że warto zaapelować na pewno do Rosji, na pewno do Chin i powiedzieć, to było takie popularne powiedzenie w Polsce w swoich czasach, nie idźcie tą drogą, bo to jest droga kompromitacji i hańby. To jest droga haniebna, to jest droga, która nie może być akceptowana w XXI wieku, zwłaszcza w Europie, więc ten apel powinien być zwłaszcza do rządzących Rosją. Ale myślę, że warto też zaapelować do wysokiej przedstawiciel, do Komisji Europejskiej, aby zintensyfikować pomoc dla tej może słabej, może rozproszonej, ale istniejącej opozycji syryjskiej. Może warto im pomóc, może warto zorganizować spotkanie tych rozproszonych grup opozycyjnych, tak aby oni czuli nasze wsparcie. My jako posłowie nie możemy może zrobić wiele, ale może warto się zastanowić, to apel do koleżanek i kolegów w tej Izbie, może warto powołać taką grupę na rzecz Syrii w Parlamencie Europejskim, aby wyrazić nasze poparcie dla tych, którzy protestują przeciwko zbrodniczemu reżimowi Asada. Dziękuję bardzo, panie Lisek. Kolejna omilitra jest kiria Maria Muniz de Urquiza. Ja na lepto. Muchas gracias, presidente. Señor presidente del Consejo, señor comisario, ayer mismo se celebraba una cumbre entre la Unión Europea y China. El 15 de diciembre se celebraba una cumbre entre la Unión Europea y Rusia.